powiat pilski, ale również gminy z terenu powiatu pilskiego, a więc miasteczko Krajeńskie i Łobrzenica, składając wnioski, przede wszystkim moim zdaniem uwzględniły kryteria, które należało spełnić, żeby znaleźć się w tej czołówce, która uzyskuje dofinansowanie. Z całą pewnością to, że były zawierane partnerstwa między gminą a powiatem, miało olbrzymi wpływ, bo to jest dodatkowy punkt, to, że uwzględniono rozwój sieci światłowodowej i szereg jeszcze innych kryteriów, które należało spełnić. Dzięki temu udało się uzyskać ponad 6 milionów dofinansowania. W Pilskim Biurze Wystaw Artystycznych odbyło się uroczyste podpisanie umów z władzami powiatu i gmin, które dofinansowanie uzyskały. Pieniądze te mają pomóc w realizacji przebudowy drogi powiatowej Kruszki-Kijaszkowo, której budowa ma kosztować ponad 4 miliony złotych, modernizacji 4,5-kilometrowego odcinka drogi z Łobrzenicy do Kruszek oraz trasy ze wsi Grabionna do Okalińca.